Witam, kolejny odcinek SnowRunnera. Przemyślałem sobie to, przemyślałem to może za dużo powiedziane, ale tak włączyłem grę i tak sobie myślę, czy mi się chce to podnosić. Dodatkowo doszedł problem z tym, że tym razem ładunek już się wysypał mi i będę musiał go zbierać. Co tak średnio raczej. Więc inaczej, jadę sobie samą ciężarówką po średnie belki i spróbuję może po drodze podnieść leżącą przyczepę z belkami. Jeżeli się nie wysypią, to dobrze, jeżeli się wysypią, nie będę ich zbierał, tylko zabiorę sobie tą przyczepę, pojadę na wyspowe jezioro i tam postaram się, bo potrzebuję i tak 3 średnie kłody, więc raz będę musiał tam jechać z przyczepą, więc a potem i tak trzeba skoczyć do garażu i przezbroić się na długie kłody. Gadaj. A potem nie patrz, gdzie jedziesz. No dobra, trudno. Wiem, no tak sobie też myślę, że pewnie za chwilę zrobi się to nudne. No ale myślę sobie też, czy cała ta gra jest jakaś straszliwie porywająca. No raczej nie. Polega głównie na jeżdżeniu w tej weftę, więc skoro w odcinkach jeżdżę w tej weftę, to a jeszcze do tego od czasu do czasu się przewracam, no to czegoż chcieć więcej? Na razie jedziemy jak przeciąg. Ale z ładunkiem już może nie być tak szybko. Jeszcze kwestia paliwa. Ale pojadę inną troszkę drogą. Nie będę się wspinał. Tak, zaraz wjadę w pieniek i tyle będzie. Okej. Zarządzanie ładunkiem. Średnie kłody, ładuj. Okej. No to wracamy. O, i przez błoto i zaraz zatonę. No świetny pomysł. To również świetny pomysł, zaczepiać się tutaj. Dobrze, spróbujmy tam. Zamknijmy funkcję. Okej, dobrze idzie, po naszej myśli. Tak, wiem, no nie włączyłem napędów, ale okazuje się, że starczy dobry sznurek. No już aż tak skoczny nie jestem. Oczywiście bez przyczepy również mogę się przewrócić, nawet bardziej niż z przyczepą, bo z przyczepą jedzie się troszeczkę wolniej jednak.
tu tymczasem piątka i o, i brakło pary. Jedynka. Teraz jeszcze pytanie, czy uda mi się podnieść tą przyczepę? Nawet przy założeniu, że belki się z niej wysypią. No, najpierw trzeba tam dojechać. Aha. Mikrofon był daleko, mówiłem cicho. Teraz będę mówił troszkę głośniej. Może jednak zaawansowana wyciągarka nie byłaby głupia, kosztuje dużo, ale gdyby sprzedać tą białą, nieudolną, no jest tu kupę kasy na tych wszystkich mapach porozkładane, no ale well, cóż, trudno. Nie zabłądziłem, jadę tędy celowo. I celowo zakopuję się w tym błocie, żeby jechać środkiem, żeby się nie przewrócić. No, jeszcze a propos kolejnych odcinków Fallouta. Sądzę, że chyba ich na razie nie będzie. Do czasu kiedy... A dlaczego mi się wyświetla tutaj? O, a jakże? Dlaczego tu? Do Czarnej Rzeki. A zobaczmy mapę Czarnej Rzeki. I okej. Nie ma tu żadnego tunelu. Tylko jest punkt tartaczny, gdzie można sobie dobrać. Dobra, wyświetla się jakoś tak bez sensu troszkę. No okej. Okej, jedziemy. Jedziemy. Tu są jakieś ślady. Może można sobie tędy robić objazd, żeby minąć te błotka, ale tutaj to byłbym bardzo ostrożny, bo troszkę mam wysoko umieszczony punkt ciężkości. I ho, ho, ho. Dobra, nie wiem, czy ja tu bardzo jakoś chcę się rozpędzać, bo tu trochę może być na ukos. I no. Mhm.
No cóż, na razie. Na razie dobra nasza. Litry sobie ubywają, ale z tym sobie poradzę. O! A nie włączyłem tego? I tak jechałem cały czas? Wow! Ale może wyłączyłem po prostu w którymś momencie. Bo czasem klawiszkologia, że tak powiem, chaotyczna następuje. O, tak, tak, tak. Duży kamień. Weźmy go pod koło, tak? Należało go może raczej ominąć, ale... No dobra, i tak wracając do tego biednego Fallouta, który teraz nagle zyskał popularność w związku z tym, w związku z czym u mnie jakby troszkę stracił popularność. Bo... No trochę nie lubię robić tego, co wszyscy, no. W sumie to trochę nie halo, bo wszyscy, no może nie wszyscy, ale bardzo wielu gra SnowRunnera. Ot tak właśnie jak ja dla rozerwania się i wyciszenia. No dobra, powiedzmy. Ale, no cóż, zawsze się znajdzie ktoś, kto gra, no dobrze, ale Fallouta ostatnio gra naprawdę bardzo wielu, tak, gra zyskuje na popularności, nawet na tyle, że jest kupowana dość mocno. Wydaje się, że nawet ta nieszczęsna 76 coś troszkę tam zyskała sobie na popularności. No i tak sobie myślałem, w co by tu. Może jeszcze dam szansę tym autobusom. Co prawda, no jest tam taki mały ząg. Nie da się tam jeździć myszką. Znaczy, fizycznie się da. Ale, no niestety, na stałe rozglądanie się jest przywiązane do myszki. I kiedy kierujemy myszką, niestety, jednocześnie się rozglądamy i odwrotnie. Więc, no nie, to się nie da. Ale całkiem nieźle jeździ się klawiszami, więc... No jest spora szansa, że oprę się o drzewo zamiast się przewrócić, ale... No cóż... A, i tak jadę powoli. No bo to wracając do odholowania tym razem, to no te belki jak się rozsypią, no zdarzyło mi się faktycznie sam zniszczyłem ten ładunek, rozjeżdżając belkę. No i potem on jest, że tak powiem, nie do odzyskania, choć wydaje się, że jest do odzyskania. Schwiejne stany równowagi, tak? No kocham to zacięcie z okazji zapisu.
Nie tak. Nie tak chciałem. Aha, tak, tu przyspieszę, żeby wbić sobie choinkę w miskę, tak, jak zawsze. O, tym razem udało się, nie. O! Tunel widać. Ale... No tak, zobaczmy, spróbujmy. O, tak, dobrze, dobrze, że się oparłem o tą przyczepę. Bo... No cóż, no cóż, próbować, no na pewno spróbować trzeba. Ej, ej! Dobra. No co jest? Zahaczy... A, belki przeszkadzają, te moje belki przeszkadzają. Czy wysypały się również belki z przyczepy? Jeżeli tak, to... A, to chyba bez sensu. No tak, tak, sądzę, że niestety tak. Więc plan B. A, spróbujmy zaczepić się tutaj. I uratować choćby samą przyczepę. Aha, jeszcze spróbujmy. Spróbujmy może z napędami. Okej. A za co ja złapałem? Może złapałem za choinkę w ogóle i ten. O, uwolniłem przyczepę w pewnym sensie. No okej. Nie wiem, czy to rozsądne, żeby szarpać się i brać ją, ale... A tu jest, to jest zaczep od przyczepy? Nie. Urrety! Naprawdę, no to jest tak irytujące. Tam. Nie, co to? Co to w ogóle jak choinka? Hej, hej. No tak, teraz ja się oprę choinkę. Dobra, teraz widzę to. A, tu ładunek. Mogę sobie przyczepić, a przyczepę sobie nie mogę przyczepić, no. Kurczak. No dobra. Chodź przyczepo ze mną. Idziemy na spacer. Dobra. Zaraz mi odjedzie gdzieś. To nie jest dobre miejsce, żeby się szarpać z przyczepą. A teraz? O,
Czy to jest zaczep przyczepy? Nie. A paliwko sobie ubywa, a jakże? To może tak, o, i chodź ze mną. Może gdzieś na płaskim. O, a zielono jest. Aha, przewróciła się. Dobra, dobra. Zostań sobie. Mam cię w nosie. No, please. O, no to jeszcze kawałek. No tak, no czasem trzeba się przyznać do błędu. No to właściwie to nie był błąd, tylko... Może to jednak nie jest najlepsza ciężarówka do tego zadania. A może trzeba by ją było jakby nieco obniżyć. Albo wziąć inną niską, bo jeżeli to jest fabryczne, to jest dość wysokie zawieszenie. Okej. Także myślę, że tak. No i spróbuję dostarczyć choćby ten jeden ładunek. A następnie, żeby ten odcinek znowu nie był taki długachny, bo tamto raczej jednak nikt do końca nie wysiaduje, a w każdym razie nie za jednym razem i potem te statystyki tak mi się dziwnie wyświetlają, że każdy po kawałeczku, zresztą, a tak po prawdzie to oglądajcie ile chcecie, no, okej. Jedziemy! Zobaczmy, gdzie to tam daleko jest. Beczki po drodze, sklep z przyczepami. A nie, i tak muszę jechać do garażu. Okej, pomijamy. To nie daleko najwyraźniej. A może daleko? Nie! O! A jak to? A, do przetwórni. Okej. Czyli niedaleko. Tylko, że tu nie ma skąd brać. Hej, no to czeka mnie trochę wożenia. Ojoj. No trudno. Światła. Nie wiem czemu jadąc w tunelu je wyłączyłem i tak zostały.
Czy może potraktuję to zadanie jak Euro Truck Simulatora i po prostu będę sobie jeździł z tymi belkami parę razy i tyle, no. Myślałem, że tu jest startak i chyba tak mi się coś tu wyświetlało, nie wiem. Może przez to, że nie mam odpowiedniego samochodu dla długich kłód. Sneaky. Sto jeden drobiazgów. No. Wiecie, co chciałem powiedzieć? Do widzenia. Nie, naprawdę. Muszę coś pomyśleć, jakiś inny pojazd zastosować. No ten nie jest wywrotny. Ma niskie zawieszenie. Czy będę podnosił? Nie, nie będę. Wracamy. Może spróbuję dla odmiany. Spróbuję dla odmiany tą drogą. Nie tą, tylko tą, ale chyba to na jedno wychodzi. Silnik to będzie. Zawieszenie podwyższone. A dlaczego? O, fabrycznego nie mam. Aha, bo opony, okej. Terenowe nie mogą być, tak? O, i teraz zawieszenie? Nie. Nadal nie. Okej. Zwykłe? Ale w błoto niska, no będę się zakopywał za chwilę. I zawieszenie? Ale dlaczego nie? Opony... uniwersalne? No to musiałbym kupić. I? Kup? A nie, zaraz. UHD. Załóż. A teraz może zawieszenie. I teraz fabryczne. No i spróbujmy tak pojechać. No, może będzie lepiej. Obawiam się, że nie, bo zaraz się zakopię, ale... Dobra. Daruję wam jechanie znowu po belki, chociaż nie, bo może być zabawnie przy przejeździe przez farmę. Czas. Tutaj zaraz kamienie urwą mi silnik. O, to będzie kupa śmiechu.
No, na razie nie ma dramatu, ale to wszystko przede mną jeszcze. Ale nie, no to bym nazwał w ogóle epic fail. To już naprawdę widziałem miejsce rozładunku i zemsta na furtce dokonana. Sejwik. Ja wiem wcześniej, że jest save, bo jest zacięcie, ale być może save'uje się wtedy, kiedy się zacina, a dopiero potem tu się wyświetla znacznik, znaczek, symbol, ikona, czy co tam się wyświetla. No tak, teraz może się nie wywrócę, ale za to dla odmiany nie uda mi się dojechać, tak? Co ja robię? A chciałbym. Na wstecznym, żeby nie musieć zawracać już z belkami. No halo. Koła się mi nie chcą skręcić. Okej. No. Huśta się jakby mniej, no to prawda. Ale jeszcze trzeba przejechać przez rzekę. No nie. Gro. Czemu? Czemu się zacinasz i czemu tracisz komunikację z kontrolerem moim? Czyli klawiaturą. Wow. To chyba częściej będzie w użyciu teraz. No, ale zobaczymy. Może uda się jakoś jednak dojechać. No i miał być odcinek krótki. A zapowiada się, że nie będzie. No chyba, że się przewrócę i wtedy... nie wiem. Nie wiem, co zrobię. Może zrezygnuję na razie w ogóle z tego zadania, aż do czasu, kiedy będę miał jakiś nieprzewracający się samochód. W każdym razie nie tak bardzo przewracający się samochód.
krzaczory nie ma to tak co bardzo, za bardzo wjeżdżać, bo zdarzają się tam pięki, a pięki mogą zakończyć jazdę, bo chyba mi się zdarzyło już tak grzmotnąć w pieniek, że byłem bez zawieszenia i był koniec jazdy, no. Dałyby się jakieś takie opony niskoprofilowe, ale terenowe. Ha! Ale mi się marzy. O! Aż tak? Dobra, może gdzie indziej się zaczepię, bo to tak to nic nie daje. Dobra, opony są do niczego, to może tutaj jednak zainwestuję w tą wyciągarkę lepszą. Najlepsza byłaby o dużym zasięgu. No i do tego ta taka zaawansowana, która działa bez włączonego silnika, to by było super, ale nie wiem, czy taka jest. A jeżeli do wyboru nie ma, to chyba, no nie wiem, czy długa, czy zaawansowana. No wybór ciężki. Szczerze mówiąc, na tamtym zawieszeniu już bym tu leżał. I kończył odcinek w milczeniu. O, to było chyba przedwczesne. No tak, to było przedwczesne ponad wszelką wątpliwość. A mało tego. O. No. Aha, trzymajcie się, chłopaki. Aha. No. Nie, no w zasadzie paliwowo to nie ma jeszcze dramatu, ale o rety. No tak, jakbyśmy jechali w kilku, to pewnie byłoby łatwiej. I już dawno byłbym na miejscu, ale nie, no jeszcze to musiałby być ktoś naprawdę bardzo cierpliwy, bo albo to on by jechał z ładunkiem, a ja bym go asekurował, no bo przy takiej ilości wywrotek to naprawdę trzeba tak. Trzeba cierpliwości do takiego, że tak powiem, kierowcy jak ja.
ale tylko w grach, bo to nie, no, no tak w realu, że tak powiem, to nie walczę z takimi ładunkami, ale tak poza tym to nikt na moje prowadzenie, przynajmniej głośno, nie narzekał. Czasem, no nie, raz mi się zdarzyło, że tak, 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 to było głupie i do tej pory mi wstyd. Nic się nikomu nie stało, ale... przewoziłem jednocześnie ładunek i pasażerów i no troszkę bardziej zahamowałem niż bym chciał, czy powinien był. I troszkę ładunek. O, no nie, że zrobił krzywdę, ale. Nope. Stój. Dobra. No, mało brakowało. Zwolnij wyciągarkę, jedziemy dalej. No, tutaj nawet na wysokim podwoziu pewnie jakoś bym sobie poradził, bo tu nie bardzo też było miejsca na wywrócenie się. A no właśnie. Troszkę tego się obawiałem. A tu nie ma się czego łapać za bardzo. Dobra. I w tym miejscu sobie na razie odcinek zakończę. Następny zaczniemy od wyciągania się z błota. A w tym będzie wszystko odcinku. Do zobaczenia w następnych. Ratujmy planetę, oszczędzajmy paliwo. Do zobaczenia.